Na czym polega obecna strategia batów Donalda Tuska? Jak pan ją odczytuje? No, panie redaktorze, to jest gorzej. To nam nie tylko są baty. Pan Szymon Hołownia, pan przewodniczący, wyląduje w piekle. I to w takim gorętszym kotle, jak powiedział pan. Może to tylko retoryka. No tak, no ale okręgi piekła to Dante opisywał. I tutaj pan Szymon Hołownia wyląduje w takim bardzo marnym kręgu. O co chodzi Donaldowi Tuskowi? No po to, że chce podporządkować sobie liderów innych partii politycznych, bo jest tylko jedna partia, jeden lider. Ale chce ich zmusić do przybycia na swoją listę, czy tak naprawdę doprowadzić do tego, żeby ich poparcie spadło? Albo jedno, albo drugie. To znaczy, albo wejdziecie na moją listę, albo zrobię wszystko, żebyście może nie weszli do parlamentu. A może ma rację. Może to, co robicie wy jako przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych, jest głupotą. No i głupotą jest to, że ludzie w Polsce mogą mieć inne poglądy niż jedynie słuszne. My przechodziliśmy już przez ten okres, przez kilkadziesiąt lat. Otóż Polacy swój rozum mają i mogą głosować na kogo im się żywnie podoba.